A no nie proszę. Siemanku widzowie, dzisiaj ze spiesiem. Siemano! Chodź, piesio, mam matę u siebie. I piesio, opowiedz historię z Tomkiem i z Bartkiem. Oj, znaczy, no ogólnie Bartek jest też teraz bardziej naszym. Tak? Tomek zaczął wyzywać nas. Tak. Szkoda, przepraszam widzowie, że my tego nie nagraliśmy. Bo jeszcze Tomek nas skarżył na mamę piesia, abym ja odłożył telefon. To przepraszam, że nie nagraliśmy tego. A ty piesio też pulsujesz? No. I sobie wziąłem głowę Tomka w Robloxie. I tam dałem lasery, aby on cię nie dostał. No to chyba... Mam zamknąć okna, piesio? Tak, tak. Okej. Okay. Jesteśmy bezpieczni. Duży dom? A ty chcesz się do sekretu dostać? Z kosta. No, pas tu. No na tą ścianę. Jak chcesz, to zrób. Muszę się popiększyć. Powiększę się. A potem cię smiejs, okej? Okay? Znaczy, widzowie, sobie mam na głowie, to zrób się to. Subskrybuj się mnie. Skocz na tą lampę i tam. Wow. Widzisz to? Fajnie? No. Nie okradaj mnie tylko. Tylko? Dobra, to fajne. Nie. Brunie safe. Fajne? No, fajne. No chodź pieszo tam na górę. Chodź tu na górę. Po tej drabinie. Nie. Tylko są tutaj za gruby w Robloxie. Boję się nazywać gruby Bel. W Robloxie się nazywałem. Zejść i się pomieść. Okej? Okay? I widzowie, mam pampersa jakby co. Mam tego skina głupiego. Zdjąłem sobie okularki na chwilkę. Piesio, idziemy do szkoły. Piesio? Piesio, idziemy coś teraz na go poczukiwać? Czekaj. Chodź. Ja chcę postawić szkieleta. Piesio, chodź. Ja chcę postawić szkieleta, baba. Piesio, chodź. Baba. No chodź. Baba. Chodź, idziemy na poszukiwanie strasznych rzeczy. Widzisz tą małą furkę? To nasza. Malutka? Szybko, tatuś! Tatuś, chodź tu! Ja nie jestem tatuś. Chodź. Chodź do auta. Tylko nie na dach. Okej. Dobra. Będę chronił od tyłu. I na mnie... Pieszo jest jeden dom podejrzany. A będziecie widzowie oglądać mój kanał. No. Poczekaj, latam! Latamy jakoś. Ej, widzisz te rasery? Ej, widzisz te rasery? Ej, no. Ej, podejdźmy do nich. Tylko ostrożnie, nie dotykaj ich. Skąd te rasery robią? Chodźmy do szpitala, wszystko ostrożnie. Nie dotknij ich. Ej, zobacz! Lampy jakieś. O co chodzi? Chodź, chodź! Piesio, zobacz! Widziałeś tą dziurę tam na górze? Bo ja ją widziałem. Dajemy drabinę? Tak. Okej. Już. Dawaj. Co? I widziałem to. Ej, patrz, to są eksperymenty, zobacz! Eksperymenty. Ej, ale strasznie tu. No, czekaj, ja szukam jak się z te drzwi. Co? Broń! Tak. To musiało się zbadać O nie! Człowiek tu jest! Bardzo też... A ja ciebie nie mam pokazanego. Aha, dobra. Człowiek ja tu nie jest! Ale nie mam o co chodzi? Człowiek tu jest! Dziwny? No. Tutaj nie ma czoła. Nie? Nie, to ej, ale patrz jak to Filipi tam... wygląda. To musiało się tutaj stać coś nieprzyjemnego. No prawda. Dziś chodź do auta. O nie! Zamknę moje rasery. O! Patrz, jestem... O nie, muszę wyjść. Tak? Dziś musiał wyjść, ale wróci zaraz. Ej, poczekaj, czy... Okay. Ja muszę iść na chwilę... Gdzieś na chwilę na dół. Może już dostać się do okay. Na chwilę. Okej, widzowie, piesio.
Krysia teraz nie ma. No i widzowie, te poszukiwania są bardzo straszne. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, widzowie. To co to może być w ogóle? Piesio! Nie reaguje. Ej, widzowie, a wiesz, co się tu może dziać? Czy nie? Bo ja nie wiem. Ale jak gdzieś już piesio wysadł, to coś się nieprzyjemnego, czyli słotek. Coś się strasznego stało. Chyba. O, policja! Olek! Nie reaguje. Widzowie. Idziemy, widzowie, do domku. Idziemy, widzowie, do domku. Szybko do domu jedziemy. Okej. Okay. Ale co to, widzowie, mogło być? To ja nie wiem. Ale uwaga, co, jedziemy przez te pasy. I dobrze było. Piesio! Chodź, zobacz! Widzowie, piesio otwarte to? Co? Piesio, wiesz, że garaż był otwarty, a go zamykałem? Garaż był otwarty, a go zamknąłem. Dołączaj, szybko! Szybko, dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę. Dobra. Ale skąd mógł być otwarty garaż, prawda? Może to Tomek? Ale jak on mnie nie by miał otworzyć ten garaż? Nie wiem. A może mu nie dałeś punktu kreatora? Ja nie dałem. Bo jak nie nagrywałem, to była jakaś tam babka. To ja jej dałem tą osobę, że może też robić te rzeczy, co ja. A może to był Tomek? Mhm. I się zebrał za babę. Za babę. Prawda? Ale jaką miał twarz? A miał babę taką inną, ale zmienił kolor skóry. Jak to, a on ma taką różową, prawda? A to jest bardzo podejrzane. A tepniesz się do mnie? Ale widzowie, to jest bardzo podejrzane. Ale jak? Gdzie jesteś? Już się tam. Okej. Ta prosi. Tylko wejdę na sery. Bo one są ostre, prawda? Ale skąd tam się racery? Czekaj, nie zbanuję się. Wiem. Już, chodź ze stara serii. Nic się nie stanie. Czekaj, co? Ty coś tylko. Co? Tylko to sprawdzam. Wysad? Nie ma go? Sprawdzam, czy jest Tomek. Jest? Nie widzę jego. Chyba wyszedł z góry, prawda? No. Wyszedł z góry, chodź do domku. Otwieraj. Ej, ale uważaj, aby ktoś nie zszedł, prawda? No. Piesio, weź to i tutaj daj kartony. Czekaj, dam ci to. I daj kartony. Jakie? Pokazasz się, poczekaj, pokazasz się. Bo ja chcę postawić kasę. Patrz, zasłoń tu kartonami, okej? Okay? Mogę się zasłonić kartonami? Widzowie, jak wysoko, to ja robię tam na piesie telefonie i musimy zabezpieczyć. Masz kartony? Tak. Ale tam, żeby nikt na mnie wyszedł. I trochę kaski. Już nie możesz. Okay. Bo tylko 4 maksymalnie. Ale to jest podejrzane. Chodźmy na górę. Ej, a może odkryjemy inny sekret? Może. Oprócz tego sejfu. A wiesz, że widzowie, do tego sejfu szukałem 2 godziny? Naprawdę? Wiesz, oczywiście, że 2 godziny szukałem tego sejfu? Ale trudno, naprawdę. A wiesz, co ja myślałem pierwszy kiedyś? Że był za telewizorem, naprawdę. Co? Że za telewizorem był sejf, a on był tu. W ścianie. Ej, no postaw! Bo stawiłeś tu. Ale co? Karton. Ja zasłonię. No, to mały dziedziusiu. Okej, mamy kartony. Pieniądze się postawiły. Tak? No na łóżku.
No to co? Ej, a wiesz, Piecio, że ja grałem wtedy z taką rodzinką w Roblokcie i też mieliśmy taki dom. I wiesz, że tutaj mogą być ślady? I tutaj zginęli? Moja rodzina w Roblokcie, podejrzane? Czy nie, Piecio? No naprawdę, ale w Robloxie. Siłownia. A to jest taka toaletka. Dzwoni ktoś. Boję się, a ty? Ja też. Baba jakaś. Ja muszę to słońć. To ich za co tu się dzieje? Pieć, osłoń ten kartony! Ej, jak? Czekaj. Ne? Co to jest? Napisałem do niej straszne rzeczy. Ej, napisała mi kropkę. Ej, a kiedy ty idziesz? Ale jeszcze długo. Ile? Nie wiem. Ej, chodź do niej, pisamy. I zobaczcie, to jest koniec tej części, będzie długa, pa!